Ania, co to za miejscowe wybrałaś? Powiedz ty mi. Kamień, rzeczywiście był tam skorpion. Kurde, uderzyłem kołem. Jestem wściekły normalnie. Sprawa wygląda w ten sposób. Jezu, jaka uczta. Zabieramy was w to epickie miejsce. Cóż to się wyłania? Cóż tu się dzieje? Matko. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Cześć, witajcie. Nie możemy jakoś dojechać do tego Peloponezu. No nie wiem, cały czas nas coś zatrzymuje. No, w sumie parę kilometrów nas tylko dzieli, a cały czas coś. Nie jest tak daleko, ale na długo zatrzymał nas ten półwysep Melakawie, inaczej zwany Perahora. Jest tu po prostu pięknie, cicho, jest bardzo mało ludzi i jakoś ciężko jest nam się stąd ruszyć. No. Akurat tutaj to jest trochę sporo ludzi, ponieważ no jest to miejsce historyczne, owiane legendą i mitami. Ale o tym wam zaraz wszystko opowiemy. Pogoda jest szalona, jest niby tylko 20 stopni, ale za wiatrem jest bardzo gorąco, a jak się wyjdzie na taką otwartą przestrzeń, no to strasznie wieje, więc tak nie wiadomo jak się ubrać po prostu. Kolejna rzecz, która sprawia, że tak wolno jedziemy, to po prostu udzieliło już nam się to greckie siga siga, czyli takie powolne życie. Czyli takie hiszpańskie tranquilo. Tranquilo, nigdzie dokładnie. Się nam nie śpieszy. Bierzemy przykład z Greków. Oni wszystko robią powoli. Stają, podziwiają, nie pędzą. No i tak chyba trzeba, tak najlepiej. Chyba tak. Przyjechaliśmy tutaj, bo w tym miejscu odkryto ważne pozostałości wczesnej cywilizacji koryńskiej. A dokładnie miejsce to nazywa się Herajon. Było to miasto Herajon, a może teraz to już to, co po nim pozostało. Miejsce kultu, pielgrzymek Greków składa się z trzech leveli. Teraz jesteśmy na najwyższym. W tych budynkach przyjmowano najdostojniejszych gości, którzy przybywali właśnie do świątyni. No, no to świątynia. Monika, a gdzie świątynia? Jest? Na razie się zgubiliśmy i świątynia musimy się ogarnąć. Świątynia jest na najniższym levelu, więc musimy zejść trochę niżej. Ale zaczęliśmy od góry, bo stąd są zawsze najlepsze widoki. Każde piętro w tym miasteczku było zabezpieczone właśnie takimi murami. No, żeby wiadomo, te górne partie nie spadły na te dolne. Wczesna cywilizacja koryńska, jak widać, umiała zadbać też o wodę. Jest tutaj cysterna. A dlaczego mówię, że wczesna? Dlatego, że obecna o wodę jakoś zadbać nie umie. Jak pamiętacie z ostatniego odcinka, mieliśmy w okolicach Koryntu duży problem z napełnieniem wody do wana. Także coś jest na rzeczy. Doszliśmy do świątyni, o której wam wspominaliśmy. Jest to sanktuarium Hery. No cóż, niewiele z niego pozostało. Aczkolwiek pierwsza świątynia w tym miejscu powstała w VIII wieku przed naszą erą. Świątynia Hery powstała w VI wieku przed naszą erą. Także przez tyle stuleci no, mogło to wszystko ulec zniszczeniu. No cóż, dobrze, że jest cokolwiek. Możemy sobie resztę wyobrazić. Właśnie to sanktuarium sprawiło, że Herajon był słynny w całej Grecji. Przybywały tu liczne pielgrzymki z dostojnikami, z prośbami, z darami. A dziś warto tu przyjechać, bo miejsce jest pięknie położone. No jest super klimat. Trzeba ze sobą wziąć kąpielówki, bo można się też tu wykąpać. No ja jestem zdziwiony, że w tak starym miejscu, nie dość, że wstęp jest za darmo, to jeszcze możemy się kąpać. Moja wyobraźnia w takich miejscach działa na pełnych obrotach. Ja już widzę w tym porcie stare statki zaparkowane z bogaczami, którzy idą z kasiorą wspomóc funkcjonowanie sanktuarium. Tak mi się wydaje. Podobno przypływali w to miejsce żeglarze z Koryntu. No jednak miałem rację, widzisz? Pomodlić się, złożyć ofiary Herze, zanim wypływali na Morze Adriatyckie.
poszukiwaniu nowych kolonii i przygód. Jeżeli ktoś nie lubi historii, historia go nudzi, to raptem parę kroków stąd jest kolejny przewspaniały obiekt, który warto zobaczyć i popodziwiać z niego widoki. Jest to najbardziej wysunięta część przylądku Melagawi. Podobno z punktu, do którego zmierzamy, można podziwiać delfiny. Mhm. Czy nam się to uda? Niektórzy mieli to szczęście, je widzieli, więc... No, niektórzy tak, ale my jeszcze jest to jedna wielka niewiadoma. Trzymajcie kciuki. Niestety delfinów nie ma. Rozglądamy się wszędzie z Moniką i jedyne co widzimy to olbrzymią latarnię morską, która jest największa w Zatoce Koryńskiej. Latarnię wybudowano w 1897 roku i jej źródłem energii był olej, a od 1982 roku doprowadzono tutaj prąd i dzisiaj świeci dzięki elektryczności. Miejscowe wybrałaś, powiedz ty mi. Muszę wam powiedzieć, że na razie gdziekolwiek byśmy nie stanęli, to mamy przepiękne widoki. Nie wiem, ta Grecja jest po prostu niesamowita. Jesteśmy dosłownie 2 minuty od latarni morskiej. Stąd można ruszyć na szlak do Fontan Chimery. Na wzgórku jest również kościółek, który można zwiedzić. Także naprawdę fajna baza wypadowa do zwiedzania tej części tego półwyspu. Moni, chyba się ze mną zgodzisz, nie? Odnośnie miejscówek. Miejscówki są zarąbiste, ale tyle można chodzić i chodzić, że zapominamy jeść tak w ogóle. No naprawdę, tam nas pochłonęła ta miejscóweczka. No kurczę, ta historia, te legendy, to wszystko było po prostu mega. U nas dzisiaj taki królewski obiad. Ziemniaczki podsmażane z warzywami, jajo sadzone, można powiedzieć po grecku, było posypane oregano i mizeria. Kto lubi takie obiadki na upalne dni? Ja uwielbiam. To dawaj, bo wystygnie. Witamy was w kolejnym dniu. Wczoraj zrobiliśmy sobie krótką wycieczkę na górę, gdzie stoi kościółek. Podziwialiśmy piękny zachód słońca. Fajna miejscówka, są ławeczki, można sobie usiąść za wiatrem, bo wczoraj trochę wiało wieczorem. No, ale widok stamtąd jest niesamowity. Powoli szykujemy vana, będziemy się przemieszczali stąd. Dzisiaj taka sytuacja. Paweł straszył mnie skorpionami, myślałam, że sobie żartuje. I rzeczywiście podniósł kamień i rzeczywiście był tam skorpion, także no, trzeba uważać. Trzeba uważać. W dzień to one siedzą sobie pod kamieniami, ale na przykład w nocy podobno wychodzą na żer. No nic, zbieramy się i lecimy na kolejną fajną miejscówkę. Podobno jest tam dość wyboista i trudna droga, ale chcemy do tego miejsca dojechać, bo jest niesamowicie piękne. Także zabezpieczamy wszystko i lecimy. Szwady. Wentylator, okna, ciach, pozamykane. Jeszcze szafy trzeba zabezpieczyć. Monika, tu już coraz mniej się mieści w tej szafie. W ogóle ostatnio siadłam na okulary. Moje ulubione. No i one mają tu drewniane te boczki. No i niestety złamałam. Mój MacGyver bardzo ładnie to skleił, że prawie nic nie widać. Ale skleił też zawias. Twój MacGyver? Masz MacGyvera? Czyli ty. A, czyli ja, okej. Okay. Bo się zmartwiłem, że tu gdzieś pod łóżkiem jakiś siedzi. Teraz mi się po prostu nie składa to jedno. No bo niestety MacGyver okazał się nie aż taki bardzo przewidywalny. No wiem, no poleciał klej. No poleciał klej, no wiecie, kropelka jest bardzo rzadka i poleciał tu na zawias i teraz po prostu no tak. Co się kropelka z klej, no, żadna siła nie rozklei. No przynajmniej będziesz miała, no, okulary.
Przynajmniej mam, dokładnie. Nie wiem, co się dzieje, ale cały czas mamy tak po prostu usyfione okna, że po prostu zobaczcie. No, dzisiaj trochę popadał deszcz i takie było to, że szok. Dlatego nie myjemy ciapka, bo się nie opłaca. Codziennie znowu jest błoto na nim, także... No. Monia, coś ty znowu wymyśliła, powiedz ty mi. Gdzie ty mnie znowu prowadzisz? Jedziemy na miejscówkę. No. Myślałem, że tam zjadę w dół. No ale niestety nie da się. Są takie kamienie, że masakra. I muszę wam pokazać, co mi się stało. Kurde, jestem wściekły normalnie. Jechałem drogą i tam próbowałem. Jak widzicie, tu są takie kamienie. Ominąć je trochę. No a nie zauważyłem, że tu w trawie jest taki głaz. I kurde, uderzyłem kołem, bokiem opony. No pokażę wam, jaki jest tego skutek. Sprawa wygląda w ten sposób, że uderzyłem właśnie tym miejscem w ten głaz. No jest tu teraz taka mała górka. Jak widzicie, ta opona jest wzmocniona na boku. Teraz się zastanawiam, czy możemy kontynuować podróż, czy lepiej jakbym gdzieś przy najbliższej okazji kupił oponę. Na razie postaram się o tym nie myśleć, bo jestem trochę zły na siebie. No ale cóż, takie rzeczy się zdarzają. No, a w związku z tym, że mamy środę, więc zawsze w środę coś dla was gotujemy. Praktycznie zawsze. No i dzisiaj przygotujemy dla was dwa dania. Gotowanie, ale dziś nie będziemy gotować tak dosłownie. Będziemy przyrządzać nutellę, bo Paweł bardzo lubi nutellę, jednak ta ze sklepu, jak wiecie, nie jest zbyt zdrowa. Dlatego nie jem jej już od kilku lat, ale za nią tęsknię. Tak, więc z tej tęsknoty powstanie nutella z awokado, banana, orzechów laskowych oczywiście, no i kakao, żeby była czekoladowa, miód pewnie do słody, a ja zrobię deser pomarańczowy z mascarpone. Mam tu taki bez laktozy nawet, grecki mascarpone. Będzie czad. Będzie czad. Oczywiście jak tylko skończymy przyrządzać nasze desery, to zabieramy was w to epickie miejsce, w które przyjechaliśmy. Zobaczymy, czy warto było po tych wertepach tu jechać. Podobno jest to taki cud natury, no więc się okaże. Zobaczymy. Monia, dajemy czadu. Zbieram się do roboty. Pierwsze co, mielimy orzechy laskowe. Ponieważ Monika ma uczulenie na awokado, więc teraz dodam banana i kakao i potem to jeszcze raz wszystko zmiksuję. Odłożę jej do słoiczka nutellę z bananem i z kakaem. Bez a awokado. Ja potem tak, dodam sobie awokado. Dodałem 1,5 banana, bo tak sobie pomyślałem, że jak Monika mi skubnie do swojego słoiczka bez awokado, to ja będę miał mniej. Tak samo zwiększy trochę porcję kakao. Mają być 2 łyżki, ale ja dodam tak 2,5. Jeszcze raz miksujemy. Samym bananem wyszło trochę gęste, no ale odłożyłem tu Monicę do kubeczka. Będzie miała swoją porcyjkę. Ja dodam teraz awokado, dodam trochę brązowego cukru, troszkę miodku. Dodam łyżeczkę cukru brązowego. Jak będzie mało, to najwyżej sobie dosłodzę. Łyżeczka miodu. Na bogato. Tak przygotowaną masę odkładamy do pojemnika i później wkładamy do lodówki na 2 godziny, żeby się schłodziło, żeby ta konsystencja była taka jak w Nutelli. Na razie pachnie obłędnie. Ja do mojego deseru potrzebuję 2 pomarańcze, wyparzone, umyte, dlatego że będę używać je ze skórką. Jednego trzeba przekroić na pół. Wydrążyć ten środek, tak żeby skórka pozostała, bo posłuży ona za miseczkę do deseru.
drugiego pomarańcza zwyczajnie obiorę, ale zanim to zrobię, zetrę trochę skórki, którą dodam później do serka mascarpone. Pomarańcze trzeba wyfiletować, czyli po prostu zdjąć te wszystkie skórki, błonki i zostawić sam miąższ. One są tak dojrzałe, że po prostu sama ta skórka odchodzi. Ej, nie podjadamy, bo nam zabraknie do deseru. Pomarańcze przygotowane, więc teraz bierzemy się za masę serową. O, gęsty ten serek, trochę go rozcieńczymy pomarańczami. Właśnie dlatego nie pozbywamy się tego soku, który jest w tej miseczce. Może być super smak, nie, Moni? Na pewno będzie. Do tego łyżeczka cynamonu. Kurde. Będzie ponad. Mniej więcej. I łyżeczka miodu. Do tego skórkę startą z pomarańczy. No i blendujemy. I dobra, tak zblendowaną masę wkładam do tych skórek z pomarańczy. Włożyłam je sobie w miseczkę, żeby później było łatwiej to włożyć do lodówki i schłodzić. Musicie mi uwierzyć na słowo, smak jest obłędny. Paweł już tutaj język zamoczył. Nie byłby sobą, gdyby nie zrobił tego. Wrzucam to teraz do lodówki. Jak już się schłodzi, to ozdobię tymi kawałkami pomarańczy, które zostały. Jezu, jaka uczta. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Nasza Nutella już się fajnie zastygła. No to jest ta moja odłożona. Pokażę to, co Paweł zrobił. Piękna konsystencja kremowa. Do tego oczywiście naleśniki. No już Wam nie pokazywaliśmy, jak smażymy, bo już w kilku odcinkach były naleśniki. Film gdzieś pojawi się tutaj, więc będziecie mogli sprawdzić nasz przepis. No i patrzcie, jak prezentuje się deser. No, jestem z niego bardzo dumna. No, prezentuje się cudownie i smakuje zapewne też ekstra. Pyszna. Mhm. Ja takiej prawdziwej to za bardzo nie lubię. Nigdy nie lubiłam. Ojejku, jaka dobra. Ale to jest naprawdę... Lepsza niż prawdziwa, bo nie ma oleju palmowego. Słuchajcie, rewelacja. Polecam naprawdę. Dla dzieciaków, dla mnie nic lepszego nie ma. Źródło witamin i białka. No dokładnie. Taka sytuacja, że tak się po prostu obżarliśmy tymi naleśnikami, że jemy jeden deser na pół. Tak, a drugi zostawimy sobie na jutro. A gdzie masz łyżeczkę? No nie podałaś mi. No miałeś, tylko ją gdzieś tam rzuciłaś. Oj, Monika, mówisz. No dobra, zjem widelcem. No nie bardzo, okej. Okay. No cóż, próbujemy. Kurde, przepycholne. Pyszne, takie orzeźwiające, nie jest zbyt ciężkie, nie jest słodkie. A. Super. Na lato? Rewelacja. Pychota. Ten miodzik delikatnie słodzi. No nic, zaraz pójdziemy to strawić. Oczywiście. Spalić. No dobra, trzeba spalić trochę tych kalorii. Trochę nas zmuliło po tym słodkim i trochę obiedzie. Nas poniosło, Monika. Chociaż cukru tam dużo nie było, ale no nie. Dawno nie jedliśmy tylu słodyczy naraz. Ja się tak dawno w ogóle już nie nagadłem, no ale cóż, czasami trzeba zaszaleć. Także idziemy spalić i idziemy szukać oka Koryntu. No, taka ciekawa nazwa, pewnie się zastanawiacie, co to jest. No, ja już trochę wiem, a Wy w tej niepewności zostaniecie do momentu, kiedy nie zobaczycie, jak to wygląda. Chcieliśmy iść na zachód słońca, ale jak widać, słońce zaszło. Za chmury niestety. Już jakiś czas tam. Może wyjdzie w ostatniej chwili. Trzeba mieć nadzieję. Dobrze, że tędy dalej nie próbowaliśmy jechać, bo chyba wszystkie opony by były do wymiany.
sorry. To ja, tylko mały poślizg. Okej, żyjesz? Żyję. O Boże, jak tam jest pięknie. Ten pięknie wyrzeźbiony łuk to jest właśnie oko Koryntu. Tam z boku, jak widzicie, jest jaskinia, która jest nazywana jaskinią Fok. Podobno w tej jaskini w środku jest plaszka i czytałam gdzieś na jakimś blogu, jakiś Grek opowiadał, że kiedyś w dzieciństwie przyjechali tu z harcerzami i właśnie w środku w tej jaskini, na tej plaży, mieli rozstawione namioty i tam przenocowali jedną noc. No ja sobie tego nie wyobrażam. O kurde. Ale musiało być to niezapomniane wrażenie. No, w sumie niezapomniane, bo pamiętał. Wow. Po latach. Spróbujemy zejść na dół. Zobaczymy, czy nam się uda dojść na tą plażę. Ania, powolutku. Jest tu jakaś lina, więc można się trochę przytrzymać. Uważaj tylko. No. A nie jest źle. Ale miejscuwa. No przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Jest po prostu bosko. Grecja cały czas zaskakuje nas właśnie takimi miejscami dzikimi, bo nie widać tu w ogóle turystów. Staliśmy gdzieś prawie cały dzień tam w lesie i po prostu pięknie. Nikt nie przejeżdżał, nie przechodził. Ojejku. A tu jest cudownie. Widać, że spadają tu kamienie, odłamują się z tego klifu. Mam nadzieję, że teraz się żaden nie odłamie. No ale pewnie... widać, że tu o, ścieżka. I kamienie, głazy olbrzymie na samym dole. Pewnie i ten łuk kiedyś też runie. Tak jak już to zdarzyło się wiele razy, że właśnie taki łuk gdzieś się zapadł, na przykład w Anglii, bodajże w Devon, w Maroku też na przykład, Lagzira na Beach. Plaży Lagzira. Tam też jeden z tych łuków się zapadł, więc no... No cóż, nic nie trwa wiecznie, niestety. Niestety, oglądajmy póki jest, ale po prostu to jest jak pocztówka, jeszcze te góry w tle. No oko Koryntu. Oko Koryntu. Cudownie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz dla zasięgu. No i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, jeżeli nie chcecie przeoczyć takich wspaniałych miejscówek. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej oczywiście i odkryć więcej przepisów kulinarnych w wykonaniu Terasfery. Dzięki, że byliście z nami. Trzymajcie się. Hej. Hej. Moni, co porabiasz? Mikrofonu nie mam. Pogoda... Czekaj. Ważne pozostałości wczesnej... A to będzie drona słychać. Dobra, trudno. Zapomniałam, widzisz, to tak, kto kurna jest.